Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, zastanawiałem się właśnie, które zadanie poboczne wykonać, kiedy to tuż za moimi plecami pojawiło się zadanie, którego jeszcze nie podnieśliśmy. Nie wiem jeszcze, co to za zadanie, ale właściwie to czemu nie mielibyśmy odpłynąć w przygodę i po prostu wykonać je tak, jak leci. Zagadajmy. Przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Co to jest próba szlaku? Na Anskellig od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od starego Gunara. Jest mistrzem ceremonii. Mieszka u podnóża góry Aardvark. No dobra, szlak bohaterów. Podoba mi się coś takiego. Chętnie wyznaczymy to sobie jako nasze zadanie główne i udamy się tam, gdzie należy. Chociaż przyznam szczerze, że nie brzmi to zbyt wymagająco, bo jeśli przychodzą to chłopcy, którzy zostają potem wojownikami, a wiemy, jakich oni kiepskich mają tych wojowników, no to come on, coś tu jest nie teges. To chyba nie jest wyzwanie dla Wiedźmina. Dobra, ale lecimy w takim razie do... Jak ten koleś się nazywał? Mniejsza z nim. Wow, biały niedźwiedź! Zabijmy. Nie, a tak autentyk to jeszcze chyba takiego nie widziałem. 16 poziom, raz, dwa pada. Niedźwiedzie sadło. Niech będzie. Dobre na przeziębienia. Okej, okay, i to jest nasz mistrz ceremonii, Gunnar. Jak kto potrafi walczyć, to jeden mu całkiem wystarczy. Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? To pytaj dlaczego. Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie niemiłe, próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Obie mi się nie podobają. W górach można łatwo spaść, bo wiemy, jak się Geraltem steruje. A w podziemiach pewnie, kurde, będą te gazy wszystkie ziemne, tego też nie Opowiedz lubię. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry Aardvark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. Dobra, a próba podziemna? Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak, ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz tę rzecz i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Coś mi się nie podoba ta niespodzianka, wiecie? Ale jasne, chcemy spróbować. Oczywiście, że chcemy. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. To co, w drogę. Ruszaj na szczyt góry Aardvark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż, ile jesteś wart. Dotrzyj na początek ścieżki. Coś mi się tu nie podoba. On powiedział, że najpierw mam dotrzeć na górę po szal, a następnie na dół do jaskini, a tymczasem gra każe mi najpierw iść do jaskini. Jak myślicie, kogo powinienem posłuchać? Zobaczmy, jak prowadzi mnie tutaj mapa.
Bez kitu nie mam bladego pojęcia. Może na razie pójdźmy tą drogą, którą gra zdaje się nam sugerować. Czyli tą prostą ścieżką. Geralt, mordeczko, wskocz na górę. Wszystkim będzie łatwiej. Dobrze. Czym by was tu? Kinetycznym chyba, nie? Geralt, proszę, wskocz na górę. Ja wiem, że wyjąłeś mieczyk i chcesz się bić, ale to nie ma sensu teraz. Tam na górze masz półeczkę do bicia się. Leżeć, dobra. Lata syrena. Dwie syreny właściwie. Czy któraś z nich raczy nas tu odwiedzić? Aha, nie zdążyłem, super. Po prostu super. Coś czuję, że ta próba będzie strasznym męczeniem buły. Aha, no okej. O, udało się. Chodź, Geralt. Super. Brawo. Doskonale. Dobra, trzeba uważać, bo to naprawdę łatwo będzie spaść z tego, co widzę. Ta nie doleci niestety, trochę za wcześnie ją zestrzeliłem. Ale jest też chyba ostatnią, nie? Nie widzę żadnej więcej, już nie, tam chyba jakaś lata. Dobrze, czysto. Jeszcze dwie. Jeszcze mi upadając zdążyła trafić. Dajesz. Dobrze. No spoko, easy peasy. Wskakujemy do góry i... tędy. A teraz co? Mam tędy zejść. No dobrze, załóżmy, że to jest właściwy szlak, chociaż naprawdę coś mi się tu nie podoba. Coś tu jest nie tak jest. Skrzynia. Nie, pantalonów nie potrzebujemy, dziękujemy bardzo. Czy przy szkielecie coś jest? Nie, nic nie ma. No to jeszcze wyżej. Wow, tego się nie spodziewałem, sorry. Troszkę mnie wzięło z zaskoczenia. Nie, Geralt! Jeszcze raz, załaduję jak tam dobiegnę z powrotem. Dobra, docieramy z powrotem na miejsce, trzymajcie kciuki za to, żeby się tym razem udało. O, dobrze. Geralt jednak nie stwierdził, że chciałby skoczyć dalej. Wszędzie poukrywane są jakieś skrzynie, ale niestety nie są nafaszerowane niczym szczególnie interesującym. Dobra, słuchajcie, to wygląda prawie jak szczyt. Dobrze. I tu za rogiem powinien być już szal. Tak podejrzewam. Jest starzec. Witam starca. Białowłosy rusza na spotkanie ze śmiercią. Tak. Żaden obcy nie przejdzie szlaku bojowników. A nie, to tam jest. Okej.
Dobra, to dzisiaj fabularnie widzę, nic się nie będzie działo, ale ja troszeczkę się powkurzam przy kontrolsach znowu. Czy tędy się wchodzi górą? Chyba tak, tak, tędy. Ładne widoczki, co? Będą nas tutaj czekały. Wiecie co, ja chyba powinienem co jakiś czas... O, zaraz, zaraz, bo Geralt sobie znalazł kolejnego przeciwnika. Ja powinienem chyba co jakiś czas save'ować, bo to się wszystko tutaj bardzo niebezpieczne wydaje. Ale Geraltowi niestety nie ufam i zresztą bardzo dobrze, że mu nie ufam. Tylko takie świństwa Geralt mi potrafi zrobić. O Boże. Nie zawiedź mi, Geralt, proszę cię. Medalion drży to miejsce mocy. Tak, to jest miejsce mocy, w którym ja już kiedyś byłem, coś mi się wydaje. A może nie? Tak, to jest miejsce, w którym ja byłem. Któregoś razu chyba jak podnosiłem schematy. W tej skrzyni zdaje się był schemat... i to tłumaczy, dlaczego mam checkpoint prosto na ten... Na podziemia. I teraz pewnie mam tędy zejść, ładnie się zsunąć i ruszyć na podziemia. A pewnie szalik ja już zdążyłem podnieść, chociaż na wszelki wypadek się upewnię. Bez kitu. Ja już ten szalik musiałem podnieść. Coś mi się faktycznie kojarzy. No dobra, ale przynajmniej zobaczyliście na nagraniu, jak wygląda taka próba. Schodzimy. I jest wejście do jaskini. No idealnie. Dobrze. Bałem się, że jest zbugowany quest, ale na szczęście chyba tak to wszystko powinno było wyglądać. Okej. Zarzucamy kotka, zdecydowanie będzie tutaj konieczny do zaliczenia czegokolwiek. I dajemy nura. Nie wiem, czy tu droga się rozdziela, nie, to jest chyba tylko po prostu filar w jaskini podwodnej. W grze zdaje się nie ma niczego, co mogłoby nam pozwolić rozwinąć nasz poziom trzymania powietrza pod wodą. Połowa już za nami. Ja bym bardzo już chciał zobaczyć gdzieś tam światełko na końcu tego tunelu. Ale chyba się na razie nie zapowiada. Halo? To faktycznie chyba trudna próba. Dajesz, Geralt. Tu chyba już jest powierzchnia. Dobrze. Nie zdążyło nas to zabić. Czekajcie, bo pokazuje mi się, że coś tutaj powinno być. Czy to prawda? Geralt, czy jesteś w stanie potwierdzić? Tak, jest skrzynia. Dowód przejścia szlaku wojowników. Dobra. No to nie było zbyt trudne. Troszkę się podtopiliśmy, ale dosłownie tylko troszeczkę. Chyba, że jest to coś jeszcze. Chyba, że ta niespodzianka będzie wiązała się również z pokonaniem jakiegoś trolla albo cholera wie czego. Paskudne miejsce. Dobrze. I widzę światło. Bandyta na nas czeka. Panie bandyta. Pan bardzo niefortunnie się tutaj ustawił. Państwo właściwie. Przykro mi, niezmiernie, że tak musiały się potoczyć wasze losy. Tymczasem ja wracam do wioski. Jestem bardzo ciekaw, jak zareaguje koleś, który mnie tu wysłał, który
bardzo powątpiewał w moje zdolności. Twierdzi, że tylko ludzie ze Skellige potrafią sobie poradzić z tą próbą. Było oczywiste, że to dla Geralta będzie mały pikuś, chociaż i tak próba okazała się być dużo trudniejsza niż się spodziewałem. Zupełnie szczerze. Musimy dotrzeć do niego, bo dziewczyny, które dały mi questa, stały tutaj i zresztą stoją nadal. A zagadajmy, może pochwalimy się. Przyjaciel Jarl. Dobra. Teraz dla mnie mają chyba troszeczkę pogardy z tego, co widziałem. A my wracamy do gościa. Ta konstrukcja tutaj mnie zastanawia. Wygląda interesująco, a nie miałem jeszcze żadnego questa z nią związaną. Bardzo możliwe, że po prostu muszę odkryć jakieś zadanie i dopiero wtedy będę mógł cokolwiek tutaj zrobić. No cześć. Nie przeszkadzam tobie i twoim kozom? Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, jak żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które miałem zdobyć. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po 5 wyspach. Easy. 50 expa, no to niedużo. Szczególnie, że po drodze nic nie ubijaliśmy i... O! Rękawice Stormtroopera. I nic z tego, i nic więcej expa nam nie wpadło, ale trudno. Znaczy, no, zabijaliśmy te harpie i syreny, ale powiedzmy sobie szczerze, że żaden to exp. Co by na to, żeby w takim razie skończyć dzisiaj wściekłe pięści Skellige? Ja bardzo bym się chciał zmierzyć z chłopakami. Okej, okay, tu w jednej wiosce jest typek. A tu przed nami jest znak. Przenieśmy się w takim razie. I powalczmy. To będzie, myślę, dobre wypełnienie dzisiejszego materiału. Szczególnie, że gości jest dwóch. To jest wioska, w której ja już wcześniej byłem przy okazji czegoś innego. Przepraszam, że się wam jest dzisiaj jeszcze bardzo wcześnie, kiedy nagrywam. Jaż dziwne, że wtedy nie zwróciłem uwagi na jakieś kółko różańcowe okładające się wzajemnie pięściami. Na pewno chętnie bym wziął już wtedy udział w takim wydarzeniu. O, widzicie, są kolesie. Kto tu przyjmuje zapisy? Tak, ten, organizator walk. Czekacie na chętnego do walki? Witaj na naszym turnieju, Wiedźminie. Einar czeka na przeciwnika. Chcesz się z nim zmierzyć? No, proste, ale powiedz mi najpierw o nim. Einar wygląda na niezłego zabijaka. To Benkarci, syn Lugosa Szalonego. Wdał się w ojca. Będziemy się bić czy gadać? No chciałem pogadać i bić się również, ale skoro jesteś skoncentrowany tylko na jednej rzeczy, to służę pomocą. I piękna walka. Wow, 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 stary. Tu niestety będziemy musieli chyba skoncentrować się na... O właśnie. Jeden cios za jeden ten cios. Unik cios. Bo on też robi unik i od razu atakuje. Czekaj, weź go targetuj. No, dajesz. Oła, oła, oła. Dobra, on też potrafi przyłożyć, więc już po prostu... Prowadźmy tą walkę powolutku. Już prawie. Ostatni. Ostatni. Leży. Walki są proste, a myślę, że fajnie jest je mieć odhaczone. Gratuluję zwycięstwa. Gdybyś miał ochotę walczyć dalej, to Grimm chętnie stawi ci czoła. Bardzo chętnie. Grimm, rozumiem, jest ostatnim. Tak? Mieszka daleko stąd, więc ja...
lecę do znaku i teleportujemy się do niego. Na szczęście mieszka we wiosce, którą też wcześniej odwiedzałem. Nawet pamiętam tą wioskę. Byliśmy tam stosunkowo niedawno, kilka odcinków dosłownie temu. Nawet chyba przy okazji dwóch rzeczy. Dobrze, zobaczmy, czy on będzie miał coś więcej do zaprezentowania samym sobą, bo pamiętajcie, że to jest trzeci z tego cyklu walk, trzeci przeciwnik z tego cyklu walk, więc można by było zakładać, że jest najtrudniejszy do pokonania. Czy tak będzie w rzeczywistości? Za chwilę się przekonamy. Walki są organizowane tutaj. Kiepskie miejsce. Takie po prostu gdzieś za wioską. To jest organizator. I to jest Grim. Witaj. Znasz mnie? Słyszałem o tobie. Folan to mój przyjaciel ze szczenięcych lat, a ty uratowałeś mu życie. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Z kim będę walczył? Powiedz mi o przeciwniku. Kim jest mój przeciwnik? A, ciekawski jesteś. Grim jest drwalem. Całą zimę spędza na karczemnych bójkach. W tym sezonie próbował sięgnąć po tytuł mistrza. Ale dupa blada, nic z tego nie wyszło. Jak to nic nie wyszło? On jest trzeci, tak? Czy pokonanie trzech odblokuje im mistrza? Bo już nie pamiętam, jak to było w przypadku poprzednich walk. I oszczędzaj siły na drugą walkę! Dobra, coś czuję, że będziemy musieli go pokonać, żebyśmy... Dobra, jego też bezpiecznie. Dobra, jego przynajmniej na trzy można bić, fajnie. Geralt, uskocz, uskocz, uskocz. Co się dzieje? Co cię blokuje? Ła, dobra, on też potrafi przywalić. No, dajesz. Ała, ała, ała. Dobra, pokonamy, spokojnie. Wow, 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 stary. Trochę się rozpędził w pewnym momencie. Nie dał mi nawet odskoczyć na moment. Leży. Poszła bomba. Zwyciężył Geralt Wędrowiec! Czemu Wędrowiec? Co to jest w ogóle za... Dobrze, przydomek. Zasłużyłeś na spotkanie z Olafem na Anskellig. Powodzenia! Okej, czyli faktycznie odblokowaliśmy aktualnego mistrza w ten sposób. Pokonując trzech, nazwijmy ich czempionami. No i dobra, lecimy w takim razie do znaku i teleportujemy się do trzeciego, do Olafa. O tym Olafie faktycznie słyszeliśmy już coś chyba wcześniej. Gdzieś mi ta jego ksywa się obiła o moje wiedźmińskie uszy. Którędy by? A, zobaczcie! Coś mi tu nie pasuje. Nie, dobrze, to jest dokładnie to miejsce. To jest tuż przy tej arenie, o której mówiłem, że cholera, coś tutaj mogłoby się wydarzyć, że jakieś zadanie by nam się tutaj przydało. Że jeszcze tam nie byliśmy, a to ciekawy obiekt. A to widzicie, to jest arena walki, będziemy na niej walczyć z Olafem. Przynajmniej tak to się w tym momencie zapowiada. Dobra, jesteśmy na miejscu. Są dziewczyny. Przyjaciel Jar. Witaj. Dobra, pieprzyć was. Nie chcecie posłuchać o moich wyczynach związanych z zadaniem, które same mi dałyście? Trudno. Służymy tej, która jest dziewicą matką. GPS sugeruje mi podejście tędy, zamiast normalną bramą. Gdzie jest Olaf? Teraz każdy miecz się liczy. Nilfgaard u bram. No nie wiem, dziwne. Zawsze stał przy nim. Od dawna czeka na godnego przeciwnika. No to się doczekał. No właśnie, macie tu prawdziwą arenę. Pogratulować. Zazwyczaj takie turnieje odbywają się w karczmach albo na ulicach, a wy macie arenę. Królowa Birna ofiarowała swoje klejnoty na jej budowę. A gdzie jest Olaf? Pojawi się, gdy będzie miał przeciwnika. No to ma przeciwnika, więc lepiej niech się pojawi. Olafem.
Walki na pięści są tradycją Skellige, a tutaj na Skellig ta tradycja jest szczególnie poważana. Dobrze, w takim razie będziemy walczyć na śmierć i życie. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Geralt Wędrowiec. Geralt z Rivii, wejdź na arenę! Jeśli zwyciężysz w tej walce, spotka cię zaszczyt pojedynku z mistrzem mistrzów. No i jestem. Życie, jak rozumiem, mi się odnowiło. To, że nie ściąga medalionu, jest troszeczkę nie fair, nie uważacie? A gdyby nikt by nie chciał uderzyć w ten medalion, więc blokuje automatycznie pewną część swojego ciała. Na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Olaf? Zaraza. Okej, tego totalnie się nie spodziewałem. Olaf, co ty na to, żebym ja cię zaszedł od tyłu? Nie, mam się układać na pięści naprawdę z niedźwiedziem? No dobra, to... Pobijemy się z niedźwiedziem, trudno. Japa! Dobra, troszkę mi przywalił. Fuck, jeszcze mi dorwał. Już, do końca. Olaf został pokonany w uczciwej walce. No nie wiem, czy takiej uczciwej. Co teraz? Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skellige pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skellige. Dziękuję. Możesz być z siebie dumny. Jestem. Pytanie, czy są jeszcze jakieś walki? Bo ja nie pamiętam, czy już brałem udział w jednym, czy w dwóch turniejach. Ogromny potencjał. Okej, zaraz się dowiemy. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo? Co masz na myśli? Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdetronizować mistrza mistrzów. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige. I tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie mistrzowi mistrzów? Czuję się wystarczająco mocny. Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Speakerock znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Mega. Bardzo, bardzo chętnie. Dostaliśmy trochę pięściarz. Bardzo, bardzo chętnie i słuchajcie, to oznacza, że będziemy mogli... zrobić to zadanie w którymś z następnych odcinków, w najbliższych właściwie, tak sobie myślę. Ale na dziś to wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!